Dzień dobry, witam was serdecznie w pierwszym odcinku zaparkowany tutaj, bo to się tak grało. W pierwszym odcinku serii jakby takiej, trochę od Simina, ale serii Polonezem przez świat, nie przez Europę, tylko przez świat. No i to jest Polonez o kolorze turkusowy wersji takiej ekskluzywnej z silnikiem 211 godzin z Opla Omegi, też skrzynią z Opla Omegi. I kopa ma, dlatego kopa ma, bo 211 koni w Polonezie to jest, więc to nie wiem, czy to będzie w ogóle seria. My jedziemy z Bukaresztu, no czekajcie. Musimy zobaczyć. Jedziemy do Pleb. Z Bukaresztu do Pleven. Jedź prosto. Może jeszcze będzie jakaś kolejna trasa w tym odcinku, ale wiem. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Dobrze się prowadzi, wszystko ok. Kurde, co, czemu w prawo? Ale patrz, jakie kopowa. Jedziemy 120-140. Jedź prosto. No tutaj już 140, to tak. Tak kolorowo nie jest. Kurde, trochę przesadzam. Skręć w lewo. Obliczenie nowej trasy. Dobra, jedziemy tak. Skręć w lewo. Pominąłem skręt, ale tutaj już skręcę. I to muszę trochę uważać na ten gaz, bo ten samochód parcie. Przygotuj się do skrętu w prawo. Naciśnie się lekko gaz i już od razu. Skręć w prawo. Jedziemy, mam tutaj do 40, ale zaraz będzie ciężarówki jadą przynajmniej. Zobaczcie. Się wyprzedzają. Jesteśmy teraz w Rumunii i jedziemy jechać do Bułgarii, więc to może będzie seria, może nie. Nie wiem. Taki zwinny. Słyszę, jak mijały ciężarówki, kurde. Miasto. No i dobra, i tak wygląda Polonez, ma tutaj... Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zapach. Michelina. Kurde, nie. Zjedź z ronda. Trzeba zrobić na rondzie prosto. Jedziemy. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Powiem wam, że ten Polonez jest mocny. Skręć w lewo. Wiem, że od Simina może trochę, też już wcześniej planowałem nagrać taką serię. Ale przepraszam bardzo, bardzo przepraszam za takie kopiowanie. Tutaj patrzcie, to jest taka fajna droga. Pas. Dobra, tego w planach nie miało być. Przygotuj się do skrętu w prawo. Tutaj tak droga jest skręta. Skręć w prawo. Kurde! Przepraszam. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Okej, teraz jest przejście graniczne pomiędzy Rumunią a Bułgarią. Czekajcie. Zjedź z ronda. Pojedziemy oczywiście na ciężarówek. Nie musieli niestety jechać. Skręć w prawo. Prawo. Bo nas nie przepuszczą do samochodów. Polonez, tutaj taki Polonez podjeżdża. O, dla ciężarówek. Dla nas, ale to Eurotrack. Kurde, co się stało? Tak w skrócie ma wygląda się chyba ta seria. Na razie. Kurde, ten Polonez jest normalnie mocny. Mamy boss. Co tutaj robią w ogóle? Są jakieś skadery, co? Przejazd jakiś. I dobra, jedziemy.
Także kebaby, zobaczcie. Granice Bułgaria. Na moście napisane. Jedziemy, jesteśmy turyści. Jedziemy polonezem. To auto jest dobre. Takie auto mi się podoba. Dobra, jedziemy. I dobra, tutaj, co tutaj? Co to w ogóle jest? 8 na godzinę maksymalnie. Szukanie nowej trasy. Tak, kiedy 8 na godzinę. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Kurde, chyba źle pojechaliśmy. Jak tu się jeździ? Co to jest? Skręć w prawo. Tutaj da ciężarówek, to musimy jechać. Bułgarsko napisane. I dobra. 43 zł? To przejedę w Bułgarii. Dobra, tutaj jest, tutaj podjedziemy 5 na godzinę. 60. Szybciej, bo mi się śpieszy. Dobra. Przygotuj się do zjazdu w lewo. Nie wiem, czy będzie więcej odcinków tej serii. Może będzie, może nie. Zjedź w lewo, a następnie skręć w prawo. Co to jest w ogóle za ruch? Skręć w prawo. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Na rondzie prosto. Trzymaj się prawej strony. Zjedź z ronda. Okej, patrzcie, tutaj mamy dużo świeci. To do tym przypadkiem nie wieża z Berlina? Nie wiem. Dużo śmieci przy drodze, zarośnięte. I autokar do turysta jedzie. Przyjechaliśmy z Polski. Tutaj na wakacje życia. W czasach koronawirusa. Kurde. Dobra, nie mieliśmy teraz VMAX-a testować. Jedziemy. Nie wiem, czy wyrobię, ale wyrobiłem. Szybka jazda to jest. Powiem wam. Jeszcze muszę 200 na godzinę tym polonezem z tego... podczas poza mnie skręcałem, z tuningiem pojechać. Nie będę tak zadowolony, jak nie pojadę 200 na godzinę. Trzymaj się lewej strony. Okej. Jest. Forza. Tryb Forza. Eurotrack. Fotoradar. Nie no, jak już na całego, to na całego lecieć. Skręć w prawo. I dobra, jedziemy. Uciekamy z miejsca zderzenia. Nie wiem, czy będzie więcej z tej serii odcinku, bo ta seria normalnie jest jakaś głupia. Głupia mnie tylko. Dobra, to już na całego, to mamy jechać, to jedziemy na całego. W porządku, znajdźmy inną trasę. Dobra. Mówię, jak na całego, to na całego. Jak pojechaliśmy. Dobra, może wczytajmy zapis chociaż. Gdzie tutaj mamy? Zapisz już, czytaj grę. Czytaj grę. Pokażę automatyczne zapisy.
4 minut. Mówiłem, jak dla całego, to dla całego. Znaleziono sygnał GPS, system gotowy do pracy. Przygotuj się do zjazdu w lewo. Zjedź w lewo, a następnie skręć w prawo. Pokonać je w parę minut. Dobra, taki challenge. Skręć w prawo. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Ale tam szukanie nowej trasy. Obliczenie nowej trasy. Jeżeli powinno się na odcinku robić, ale okej. Ja tak normalnie w symulatory nie gram, ale... Dobra, to jest Forza Horizon. Jak ktoś może mieć Euro Trucka i Forza Horizon naraz. Okej. To w Forza Horizon Europa. Jedziemy po całej Europie. Polonezem stuningowany. To jest ostatni odcinek taki z Euro Trucka. Ja obiecuję, nie będziesz więcej takich odcinków chorych, że gdzie jedziemy polonezem 200 na godzinę. Było 200 na godzinę, można było zwieść. No jeszcze na tych uszkodzeniach. Wszystko się klepie potem. To jest gra. Tak klasykiem by nigdy. To polonez to jest dla mnie. Ale się gibie. Trzymaj się lewej strony. Mamy tutaj kubek z napisem, ale pierwsza kawa. Najpierw trzeba napić się kawy. O kurde, policja! Ale... Dobre. Takie to są komputery wrogowe. Wrogowie to są. Przeciwnicy moi. Zaraz tutaj będzie miejsce, gdzie się waliłem polonezem. Ja to prawie 200 na godzinę. Dobra, fotoradar. Chcę mi zdjęcie. Skręć w prawo. Dobra. Przekoziołkuję? 100% uszkodzeń. Dobra, będę już kończył ten odcinek i obiecuję. To jest ostatni odcinek z tej serii. Na razie. Polonez oczywiście naprawię w serwisie.